A nie ożenił się przypadkiem z piękną i bogatą panienką? spytał kpiąco Janusz. O tym legenda nie mówi. Prychnęła Zośka. Etamy z taką legendą. Idę spać, Janusz podniósł się karimaty. Zośka żachnęła się. Równie dobra legenda, jak inne, a może i lepsza, bo jej bohater może nie latał nad pieninami, ale na pewno zbujował tutaj i na spiszu. A zwał się Gałajda, a nie żaden dzielny Janusz. Janusz podniósł ręce do góry. A nie mówiłem, że się naczytała. I wlazł do namiotu. Może byś się tak najpierw umył, zawołałem za nim. Coś tam wymruczał, ale z namiotu wyszedł i po chwili było słychać jak pobrzękuje miskami pani Ziobrowej. A pan jeszcze nie idzie spać? Spytała Zośka. Szkoda takiej pięknej nocy na spanie, zaśmiałem się. Wiem, odezwała się po chwili dziewczyna, będzie pan jeszcze próbował rozgryźć baturę. Nabiłem ponownie fajeczkę. Jakbyś zgadła. On zapewne też dużo czasu poświęca rozmyślaniom, co my zrobimy. Wydaje mi się także, że jeszcze nie zrezygnował ze zdobycia naszego zdjęcia niedzicy. Dużo bym dał, żeby wiedzieć, do czego jest mu ono potrzebne. Być może oszczędziłoby to nam niepotrzebnych wysiłków i kłopotów. Ech, Jerzy, żeby tak można było połączyć nasze siły. Zośka uśmiechnęła się. To życzę mądrych myśli. Ja ruszam w ślady Janusza. Dobranoc. Dobrej nocy. Choć położyłem się spać dopiero gdy świtało, nocne czuwanie nie przyniosło mi żadnych mądrych myśli. Może oprócz jednej, że Batura musi posiadać wskazówkę, jak spróbować odszukać skarb. Do jej odczytania niezbędny jest fotogram Stacha Futrzaka. Nie starczyło mu trzech skrzynek kosztowności, które zdobył na Józefie Jerzuku. Bo było pewne, że to on okradł Żuka. Zwłaszcza po próbie napadu na Watanabe. Gdyby jeszcze wiedzieć, gdzie ukrywa się Batura. Boże w Niedzicy, to pewne. Ale tu i w okolicznych wioskach tyle pensjonatów, pokoi do wynajęcia. Bez sensu tak chodzić od jednego do drugiego i pytać, czy mieszka tu pan Batura. Wstaliśmy około ósmej. Umyliśmy się. Ja, na rzecz oszczędzania ciepłej wody. Postanowiłem zapuścić brodę i wąsy, co, znając mój organizm, mogło doprowadzić tylko do rzadkich efektów. Po pysznym śniadaniu przyrządzonym przez Zosie poprosiłem ją, aby zechciała przygotować jeszcze kilka kanapek, gdy podczas poszukiwań zmorze nas głód i solidny termos z mocną herbatą. Sprawdziłem jeszcze, czy mój wykrywacz metali Rambo ma nowe baterie i wyruszyliśmy. Zaparkowałem Rosynanta tam, gdzie poprzedniego dnia, i objuczeni wiktuałami, wykrywaczem i łopatą zeszliśmy nad brzeg jeziora. Tu zatrzymała nas niespodziewana przeszkoda. Było nią statko kóz, którym patronowała przygarbiona staruszka wsparta na lasce, a przewodniczył kozioł. Z jego capie i brody można by się śmiać, ale kto spojrzał w błyszczące bursztynowe ślepia i na ostre jak igły rogi. Ten od razu nabierał szacunku. A wy tu ceguj, staruszka groźnie uniosła laskę. Wysunąłem się do przodu. Chcielibyśmy przejść łąką. Stara machnęła w poprzek drogi laską. Tu nijakiej ścieżki nie ma. Ale my tylko przejść. Jak mówię ni, Toni. Solidaryzujący się ze swą panią kozią nastawił groźnie rogi. A o inkach w niedzicy pani nie słyszała, zawołał bezsensownie Janusz. Ale starowina nastawiła czujnie ucha. O świnkach, pedacie? A co my miała nie słyszeć? Toć w każdej zagrodzie kwico aże miło. Ale żeby takie w polu pasać, popatrzyła na nas raz jeszcze, ale bez poprzedniej podejrzliwości. W polu zamiarujecie je pasać, pole grodzić. Bywało, pamiętam, ale to nie dzisiejsza moda. Jednako jako chcecie, to Sełonkę obejzyjcie. Nie będę wam na przeszkodzie. Bóg zapiać. A zapłaci. I to Wartko, podniosła laskę ku niebu. Podniosłem z ziemi tulającą się ze śmiechu Zośkę i ruszyliśmy dalej. Doszliśmy pod skałę. Rozłożyliśmy manatki. Pomny próby porwania Janusza, dopiero teraz rozdałem odbitki fotogramów utrzaka. Nie pchajcie się tam, gdzie nie możecie, bo skała stroma i o upadek nie trudno. Chodźcie uważnie, rozglądajcie się i myślcie, przede wszystkim myślcie. Nie starajcie się nic odkryć na siłę. W naszych dzisiejszych poszukiwaniach główną rolę gra wykrywacz metalu. I wierzcie, Rambo tak jak ja mu wierzę. Tak jest, szefie, zasalutowała dwójka i pomaszerowała wzdłuż skały. Chciałem zawołać jeszcze Janusza, aby szczególnie uważał na swoje szfetki, ale nie zrobiłem tego. Nic by moje wołanie nie dało, a tylko sprawiłoby chłopcu przykrość. Włożyłem słuchawki, włączyłem rambo i powoli, centymetr po centymetrze, zacząłem penetrować powierzchnię czaszki wojownika. Tam, gdzie stromizna była zbyt wielka, by wspiąć się na nią, starałem się sięgnąć czujnikiem wykrywacza bądź. Wspiąwszy się inną drogą powyżej tego miejsca, opuszczałem czujnik w dół. Cisza w słuchawkach. Drapałem się kolcami krzewów, balansowałem na ruchomych kamieniach, podściekał mi stróżkami po czole i przemoczył koszulkę. Miałem tego dość. Inkowie inkami. Ale nic się nie stanie, jak ich skarb poczeka jeszcze jeden dzień. I tak większą część urwiska spenetrowałem. Gwizdnąłem. Zośka przybiegła zaraz, spocona, ale tylko tym przejęta, że nie natrafiła na nic. Janusz nadszedł wolniej. Widać było, jak wiele wysiłku kosztuje go wędrówka przy pomocy szwedek po tak nierównym terenie. Z westchnieniem ulgi osunęliśmy się na trawę. Zośka zaczęła rozpakowywać kanapki. Wiem, że istnieje wielce uczona teoria głosząca, że na upał i pragnienie nie ma to jak gorąca herbata z cytryną. Pić tego popołudnia piłem, ale ile bym dał zamrożoną butelkę coli. No i nic z naszego odkrycia, Janusz ze smutkiem pokiwał głową. Zośka ciężko westchnęła. Roześmiałem się. Eh, dzieciaki. Po pierwsze, kto wam gwarantował, że w ogóle tu coś odkryjemy? Po drugie, legenda o czaszce wojownika może być jakimś odpryskiem legendy o skarbie, który już odkryliśmy. Po trzecie, nie spenetrowałem całego wzgórza. A po czwarte, mogą istnieć jakieś tajemne wskazówki co do tego skarbu. Posiada je Batura. Ale widocznie bez wskazań naszego fotogramu jest tak samo bezsilny, jak my bez jego wskazówek. Jeszcze nie wszystko stracone. Humor moich towarzyszy poprawił się wyraźnie. To, co dziś robimy? spytała Zośka. Ziewnąłem. Na pewno nie będziemy już łazić po skałach. Resztę zbocza spenetrujemy jutro. Jutro? A batura? – Zaczął Janusz. Przerwałem mu: Ileż razy mam ci powtarzać, że batura czeka na nasze pociągnięcia i sam pierwszy nie ruszy się ani o krok. Er propos batury, to proszę o zwrot zdjęć niedzicy. Wam do jutra nic po nich, a może się znaleźć ktoś, kto widząc je w waszych rękach nabierze na nie ochoty i to suszczerbkiem dla waszego zdrowia. To się nazywa zdanie, z uznaniem odezwała się Zośka. Machnąłem lekceważąco ręką. To jeszcze nic. Proust pisał zdania na stronę i jeszcze dłuższe. I widzicie, jak zasłynął. Nie wiedziałem, że marzy się. Panu sława literacka oznajmił z niewinną miną Janusz. Cisnąłem w niego folią po kanapce. Skoro nie ma pan nic w planie na popołudnie, to może zwiedzilibyśmy zamek? Zapytała Sosia. Podniosłem rękę do góry. Ja rezygnuję. Bywałem już tutaj wiele razy, a ostatnio bodaj dwa. Janusz był w niedzicy tylko raz, niech więc on służy ci za przewodnika. Ale ja. Gdybyś czegoś nie wiedział, zwróć się do pana Franciszka. Powinien cię pamiętać. A jakby nie, to przywołaj mnie. Tak więc, Zosiu, masz zapewnione ciekawe zajęcie na popołudnie. Tylko nie wołaj do zamkowej studni, bo możesz otecha dowiedzieć się o czekającej cię zdradzie. Panie Pawle, to nie ja, to legenda. Prawdą jest tylko to, że chciałbym was z tego zwiedzania zobaczyć jak najszybciej. Nie to, żebym bał się batury, ale kanapki swoją drogą a przyrządzony z osinymi rączkami na naszej kuchence obiad, swoją. Panie Pawle. Powtarzasz się. Tak, to przekomarzając się pakowaliśmy zwolna nasz dobytek, gdy nagle odłożyłem Rambo. Ki diabeł? Stokiem łonki schodził ku nam pulechny pan w średnim wieku. Przez ramię miał przerzucony plecaczek. A w ręku trzymał zmontowany wykrywacz metali. Ubrany był w koszulkę i krótkie spodnie. Na stopach miał pseudo wojskowe buty, a głowę ocieniał mu słomkowy kapelusz. Państwo pozwolą, że się przedstawię, wyciągnął ku nam rękę. Jan Mrówczyński. Z zawodu stomatolog, z umiłowania poszukiwacz skarbów. Paweł Daniec, pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zośka i Janusz wymruczeli coś pod nosem, jak to w młodzieżowej modzie. Mrówczyński rozsiadł się z wyraźną przyjemnością. Co było robić? Poszliśmy w jego ślady nie chcąc okazać się grubianami. Jak to miło spotkać pokrewne dusze, Mrówczyński. Popatrzył na nas z sympatią. Jadę swoją Skodą felicią, a tu patrzę... Na łące penetratorzy zwijają obóz. Od kiedy to składanie wykrywacza jest zwijaniem obozu, zamruczał Janusz, a w ogóle jak można to dostrzec z szosy. Mrówczyński zdawał się nie słyszeć jego pomruków. I cóż to szanownych kolegów sprowadza pod mury Niedzickiego zamku? Zerwałem źdźbło trawy i żułem je przez chwilę w skupieniu. Szanowny pan. Powiedziałem wreszcie, jako wytrawny poszukiwacz skarbów wie przecież, że jeden z nas drugiemu nie zdradza swych planów? Pan Jan zaśmiał się i uderzył dłonią w tłuste kolano Wiem, wiem, złotoinków Któż by w branży nie słyszał tej legendy? Ale czy nie słyszał pan, że ponoć dokonano pod niedzicą jakiegoś cennego odkrycia? Jesteś głupszy niż myślałem. Popatrzyłem na niego z najszczerszym zdumieniem. Odkrycie pod niedzicą. Czyżby złotoinków? Rozłożył na ręce. Tego to nie wiem, ale ponąć na giełdach tu i ówdzie pojawiły się wytwory złotniczej sztuki inkaskiej. Zreflektował się. Ja tu Państwa, zagaduję, a Wam się śpieszy do domu. Nie, odparłem ku zdumieniu Zośki i Janusza. Mam jeszcze do spenetrowania ten fragment łąki. Wskazałem na ugór, który takim samym ugorem był zapewne i wtedy, gdy ukrywała się w niedzicy nieszczęsna umina. Facet łypnął na mnie dość ponuro, ale zaraz rozjaśnił się, zdjął kapelusz, włożył słuchawki i, mówiąc, to ja spróbuję pod tamtą skałą, polazł w krzaki. Zośka i Janusz nie brali w tej komedii udziału. Opalali się w najlepsze. A ja łaziłem połące, łące omiatając czujnikiem kozie i owcze bobki. Nagle usłyszałem triumfalny wrzask. Znalazłem. Chodźcie państwo do mnie. Ruszyliśmy ile sił w nogach pod skałę. Mrówczyński wyciągnął ku nam rękę. I niech kto powie. Że pobyt inków w niedzicy to legenda, wołał spocony i czerwony z przejęcia. W palcach trzymał monetę połyskującą złotem spod warstewki czarnej ziemi. Było to hiszpańskie peso z 1620 roku. Młodzież porwała monetę, a ja oświadczyłem. Gratuluję panu. Tylko pan przyjechał i już takie odkrycie. Obawiam się, że będę musiał zwijać manatki. Bo gdzie pan przejdzie, tam nikt nie ma czego szukać. Ot trafiło się ślepej kurze ziarno żartował dumny z siebie odkrywca. Po chwili zapytał Przepraszam, czy nie znają państwo jakiejś taniej kwatery bo ja tak pod namiocikiem, ale słyszałem, że tu żadnego pola namiotowego ależ może pan z nami Zakrzyknęła Zośka, widocznie jeszcze będąca pod wrażeniem odkrytej przez mrówczyńskiego monety. Z trudem powstrzymałem się, aby nie kopnąć jej w kostkę, ale było za późno. Nasz nowy kolega przyjął z wdzięcznością zaproszenie, pani Ziobro. Nie pogardziła nowym napływem gotówki, a koło naszego namiotu. Stanowczo za blisko ze względu na możliwość podsłuchiwania nas, rozbił swój faktycznie niewielki namiot pan Mrówczyński. Widzi pan, jazgotała Zośka, gdy odprowadzałem ją i Janusza do zamku, nabijał się pan z niego, a on ledwo sięgnął, już ma hiszpańską monetę. Nie ma co ukrywać, że mu przyfarciło, dodał Janusz. Milczałem przez chwilę. Drogie dzieci, odezwałem. Się wreszcie tonem, którego najbardziej nie lubili, są różni poszukiwacze skarbów. Ale ten, który wydobędzie unurzaną w miękkiej czarnej ziemi złotą monetę spod zeskorupiałej popielatej gliny i to niczym nie kopiąc przy tym, jest nieposzukiwaczem skarbów, a czarnoksiężnikiem. Pospuszczali głowy. Poza tym, miałbym do ciebie, Januszu wybierz któryś ze swych zdrowych zębów i zgłoś się do pana Mrówczyńskiego ze skargą, że cię boli. Stawiam duże lody, że wyśle cię do najbliższego ośrodka zdrowia, albo zaleci zażywać gardan. Ręczę też, że będzie się tłumaczył, jak to zapomniał u swej pieczątki lekarskiej w domu. Popatrzyli na mnie ponuro. Zaśmiałem się. Głowy do góry. Nie takie stawiał na naszej drodze pułapki Batura i nic z tego mu nie przyszło. Przypomnij sobie, Zosiu, niedryfujący drewienko w porcie w Mikołajkach. Dziewczyna zaśmiała się w odpowiedzi. Pośpieszcie się, bo już czuję, jak mi kiszki marsza grają, a wy jeszcze nie wyruszyliście do zamku, ponagliłem młodzież. Wracając do zagrody ziobrów, zatrzymałem się przy zaprzężonym do wozu z sianem pięknym, karym koniu. Ostrożnie pogładziłem go po chrapach. Widzi mi się, że pon lubię to gadzinę, usłyszałem z góry. Ja się pchryni mnie wołają. A mnie Paweł Daniec. Ty spiknie. Wpadł ci macie jak foko. Takiego konia to tero tu i nie zobaczysz. A dlaczego? Przymrużył oko. Bo na Słowację poszły. Jak to poszły? Ano zwyczajnie. Jak to konie. Na czterech nogach zaniósł się serdecznym śmiechem. E, Durnia, ze mnie robisz. Co bym tam śmiał? Tylko czasy były takie, jeszcze niedawno, że jak kto konia na Słowację przeprowadził to po powrocie poloneza mógł se kupić. Coś ty? Prawdy godom. A trzy konie to i na pikno chałupę starczały. Co robić? Ciężkie czasy były to i każdy radził se jak mógł. Poklepał konia po lśniącym zadzie. Spytałem. A dzisiaj czasy lepsze? Ni. No to konie po dawnemu na Słowację chodzą. Ni. Już ich tam nie trzeba. Teraz ja poklepałem Karego. A jak były potrzebne, to chodziłeś z końmi tam na Słowację, co? Znów zmrużył oko. Jo? Ni. Kiedyś mi joł. Niech ci będzie, że wierzę. Na moje oduse. No dobrze. Ale inni ci opowiadali, jak to było, powiedz. A jak miało być? Trzeba było drogi znać. Gdzie w obsie zaczaił wywiedzieć albo wyczuć i bez góry, Górecki. Niektórzy to koniom szmatami kopyta owijali, żeby nie zgrzytały po kamieniach. Ale i tak sporo strzałów nocami od góry było słychać. A teraz spokój? Zaśmiał się Taroski? A to ludzie przestali na Słowację chodzić, a stamtąd nie idą do nas, tylko że teraz ciężej. Straż graniczna sprzętu lepszego dostała, ale jak kto bystry, to i dziś se poradzi. Ty mi na takiego wyglądasz. No i tak se pogadali. A ty z daleka? Z Warszawy. Pokiwał głową. Pikne miasto. Ale mi się widzi, żebym tam nie pożył. Do naszych pienin za daleko. Zaśmiałem się. I do Słowacji. Świsnął przez zęby jakąś siostrą nutę. Mądrze godos. Odbił się od dyszla i jednym skokiem był na sianie. Znów gwizdnął i kary ruszył z kopyta, aż spod kopyt posypały się iskry. Zawróciłem do zagrody. Adam ziobro siedział na swej ławeczce na ganku, wsparty na lasce. Podkusiło mnie. Jak tam, panie Adamie, chodził pan z końmi na Słowację. W wypłuwiałych oczach górala coś błysnęło. Wyprostował się. A kto wam takie herezje gadą? Usiadłem przy nim. E-tam, zaraz herezje. Toż ja nie pierwszy raz w pianinach. Słyszało się to tu, to tam, ale żeby ktoś powiedział o was? Nie. Tak, tylko sobie pomyślałem. Nie żeby co złego. Jak górale chodzili, to chodzą i chodzić będą. Góry wszystkim równe. Wy tam, godocie, przemytniki, ziobro stuknął gniewnie laską. Rozłożyłem ręce. Czy ja tak powiedziałem? Ni. Stary przygarbił się, milczał chwilę. Wreszcie wymruczał: Skoń mi, powiadacie. Dawno było. Teraz ja stary podniósł się ciężko z ławki i bez słowa wszedł do sieni. Ech, westchnąłem, żeby tak chciał mówić. On i inni. Jaka powieść by powstała, ale nikt słówka nie piśnie. Najwyżej o dawnym przeprowadzaniu koni. Cóż, tajemnica zawodowa. Poszedłem do namiotu. W namiociku obok zaszeleściło i wyjrzała z niego głowa mrówczyńskiego. A, to pan. Myślałem, że poszedł pan z młodymi przyjaciółmi do zamku. Wyciągnął składane krzesełko i rozsiadł się na nim. Mnie bardziej odpowiadała puszysta trawa sadu ziobrów. Zapaliłem fajkę. Mój towarzysz okazał się niepalącym. Pogadaliśmy o tym i owym. Rozmowa, jakże inaczej, zeszła na tajemnice niedzicy i złotańków. Zauważyłem, że mój rozmówca stara się zadawać więcej pytań niż dawać odpowiedzi. Okazał się zresztą gorącym zwolennikiem twierdzenia, że inkowie naprawdę w niedzice byli. A ich skarb wciąż czeka na szczęśliwego odkrywcę. Gdy mój rozmówca dostrzegł, że tęsknym wzrokiem spoglądam przez płot na drogę, wyraził pełne zaniepokojenia zaciekawienie. Czy coś się stało? Uśmiechnąłem się. Ależ nic. Tylko głodny jestem jak sto diabłów, a Zośka, która miała upichcić obiad, nie wraca z Januszem z zamku. Och! Zamachał rękoma Mruwczyński, o mały włos nie przewracając się z krzesełkiem. Pozwolicie Państwo, że w zamian za tak serdeczne potraktowanie i zaproszenie w gościnę. Gościna należy do Państwa ziobrów, pozwoliłem sobie wtrącić. Ale Mruwczyński nie słuchał. Zaproszę Was na obiad do baru pod bocianim gniazdem w sromowcach wyżnych. Nie jest to specjalnie luksusowy lokal, ale coś niecoś w nim przekąsić można. Tymczasem nadeszły moje zguby. Nie muszę dodawać, że Zośkę ucieszyła perspektywa, że nie będzie musiała gotować na naszej kuchence. Ja ze swej strony zaproponowałem siebie w roli kierowcy. Wsiedliśmy do Rosynanta i ruszyliśmy ku stromowcom wyżnym, nie mylić z niżnymi.